Trenuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Mariusz Ogiewicz i The Catch Play znajdują się na oficjalnym mediadeju przed Galo Strife MMA 2. Ze mną Patryk Grabowski. Witam serdecznie. Witam wszystkich. Słuchaj, no generalnie od czego trzeba zacząć? Od tego trzeba zacząć, jak zaczęła się przygoda z MMA, dlaczego MMA, ile lat trenujesz i dlaczego akurat teraz zdecydowałeś się na debiut w organizacji, no, która już, umówmy się, jest po pierwszej gali, ale już przy drugiej gali są dość wysokie oczekiwania z racji tego, kto stoi za tym projektem. Zaczęło się to ładnych kilkanaście lat temu, kiedy zabrał mnie kolega na pierwszy trening kickboxingu. Od tamtej pory pokochałem ten sport i zostałem w nim. Dlaczego tak długo zwlekałem na ten debiut? Mój debiut miał być już w 2019 roku, ale wykluczyła mnie kontuzja kolana, przez którą ten czas musiał się przesunąć i bardzo się cieszę, że będę mógł teraz wystąpić i zaprezentować swoje umiejętności. W takim razie no, domyślamy się, że styl bazowy kickboxing, natomiast w takim razie jak wyglądają treningi zapasów i MMA i ile one trwają? Parteru i zapasów oczywiście. Nie chcę tak liczyć mniej więcej, ale ładnych kilka lat już siedzę w tym. Też miałem kilka pojedynków amatorskich, tam też wiadomo, że trzeba było pokazać zapasy, pokazać też parter. Też nie boję się tych dyscyplin, dobrze się w nich czuję i mam nadzieję, że będę mógł to zaprezentować. No Artur nam dzisiaj tutaj jakby czekał ze wszystkimi niespodziankami, nie mieliśmy pojęcia, kogo dzisiaj zastaniemy na Media Dayu, więc uściśli, bo jeszcze nie miałem okazji o to Artura zapytać, czy walka będzie w formule semi-pro, czy to już będzie debiut zawodowy? Nie, to już będzie debiut zawodowy. Rozumiem, że stres większy z tym związany. No, zawodnicy niektórzy, wiadomo, dzielą się na tych, którzy chcą ten rekord pielęgnować i to zero z tyłu zachować jak najdłużej, a dla niektórych po prostu najważniejsze jest to, żeby z tego doświadczenia, z tych pierwszych walk na początku zebrać jak najwięcej doświadczenia. Nie mam żadnego stresu, po prostu skupiam się na tym, co robię. Chcę tą walkę wygrać. Wiadomo, że przeciwnik też będzie chciał. Będzie dobra bitka i nie mogę się po prostu doczekać już tego. Teraz kolejne też ważne dla nas informacje to sparring partnerzy, klub, trener, sztab. Kto zajmuje się tym, abyś ty wyszedł w jak najlepszej formie do walki? Na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że w sztabie trenerskim na pewno będzie trener Miyagi, Łukasz Kopera i Robert Jocz. Z tego, co już tak wstępnie uzgadnialiśmy. Klub. Jeżeli chodzi o klub, no to teraz trenuję właśnie w Warszawskim Centrum Atletyki. Przeprowadziłem się tutaj do Warszawy. Na co dzień trenuję tutaj właśnie. I to tyle. A początki przed WCA? Początki przed WCA to trenowałem w moim mieście, z którego pochodzę, Piotrków Trybunalski, w Top Fit Center. I też uczęszczałem właśnie do chłopaków do Łodzi, do Łukasza Kopery i Bartka Kopery na zajęcia. Słuchaj, no wiadomo, że trenując MMA ciężko nie być też fanem MMA, to zapytam o WCA, jak to jest wychodzić do sparingu z Janem Błachowiczem. Dla niektórych to może być podwójny stres, natomiast dla części zawodników, którzy wchodzą, jest to po prostu zwykły trening i nie widzą aury mistrza UFC, jak było w Twoim przypadku. Nie, ja tutaj bardzo cenię przyjazd tutaj, naprawdę bardzo dużo się tutaj można nauczyć od każdego, też od Janka, ale też i od innych, bo naprawdę są tutaj chłopacy, którzy trenują też od małego, to jest od kogo się po prostu uczyć i bardzo się cieszę, że mogłem trafić do jednego z najlepszych klubów w Polsce MMA. No to na pewno. Słuchaj, w takim razie czego się możemy spodziewać? Będziesz chciał za wszelką cenę walkę przeprowadzić w swojej płaszczyźnie, w której lata trenowałeś? Czy będziesz chciał nam pokazać całe MMA, czy po prostu dostosujesz się do tego, jak będzie wyglądał pojedynek? Na pewno dostosuję się do tego, jak będzie wyglądał pojedynek, ale chcę dać siebie wszystko i wygrać tę walkę. W takim razie też dopytam, czy grupka kibiców zbierze się i przyjedzie za tobą do Puław, no bo wiadomo, że pewnie część, można już przede wszystkim robić galę z publicznością, na pewno bilety będą w sprzedaży i wiadomo, że w tych lokalnych, mniejszych eventach, no to ta publika naprawdę robi robotę. Tak, mam nadzieję, że jakaś grupka ludzi za mną przyjedzie, będzie mnie dopingować i że będę mógł ich usłyszeć podczas mojej walki. Też o kategorię wagową dopytam, czy w której docelowo chciałbyś zostać, czy jest, myślisz o tym z czasem wyżej, niżej, czy zostajesz w tej, w której teraz jesteś? Nie, na razie się skupiam na tej, której jestem. Wiadomo, że to są początki, zobaczymy jak to będzie wszystko wyglądało. Jeżeli trzeba będzie, to na pewno skorzystamy z takiej okazji i zmienimy, ale nie wydaje mi się.
93 to jest moja kategoria, w której bardzo dobrze się czuję i na razie nie będziemy nic zmieniać. A na rozstrzygnięciu ile mniej więcej ważysz, z ilu schodzisz do 93? Tak około 101-102. No to 8,4 będzie bardzo ciężko zrobić. To 8,4 będzie bardzo ciężko, też można pomyśleć nad wagą ciężką, ale nie wydaje mi się. Na razie zostajemy tu, gdzie jesteśmy i tak to wygląda. No dobrze, ja chyba w takim razie wszystko wiem. Czekam na debiut 25 czerwca, arena Azoty Puławy. W Puławach debiut zawodowy, Patryk Grabowski. Śledźcie, sprawdzajcie, też będziemy tam z kamerą. Dziękuję bardzo. Dziękuję jeszcze.